Karolina Jakobsze, witam Państwa i zapraszam do oglądania Wieści z Mazowsza. Dziś będzie muzycznie, a my poznamy wyjątkowe talenty. Sprawdźmy, co przygotowaliśmy w tym programie. Szpitalna rewolucja. Pokażemy zwycięzców konkursu na najlepszą orkiestrę dętą na Mazowszu. W Wieściach zaprezentujemy też młodzieżową orkiestrę dętą z Jońca. Jak zwykle mamy także ciekawostkę, również będzie muzyczna. Czy wiedzą Państwo, gdzie znajduje się pierwsze w świecie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych? Podpowiem, że to na terenie naszego województwa można oglądać jedyne w swoim rodzaju eksponaty, których z pewnością nie zobaczymy w zwykłej orkiestrze. Swoją drogą, ciekawe, czy po tylu latach można na nich grać. Ale o tym w dalszej części programu. Tymczasem zaczynamy od najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. To ma być prawdziwa rewolucja w mazowieckich szpitalach. Wszystko dzięki projektowi E-Zdrowie dla Mazowsza, który za 88 milionów złotych zmieni pracę lekarzy i pacjentów. Wszystkie te placówki będą posiadały system, który umożliwi magazynowanie, przepraszam za wyrażenie, ale magazynowanie danych o pacjentach. Lekarze będą mogli szybko dojść do tych danych. System oznacza też szybsze dotarcie pacjentów do lekarzy specjalistów. Projekt E-Zdrowie dla Mazowsza obejmie 23 placówki lecznicze w całym regionie. W Żyrardowie rozdano nagrody Wierzby za mazowieckie zdarzenie muzealne. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie po raz pierwszy zdobyło statuetkę Wierzby za zajęcie pierwszego miejsca w tym konkursie. Kapituła konkursu doceniła niewielką wystawę Dom Państwa Markwartów. Wyjątkowość polegała na tym, że to cała kolekcja, zamknięta kolekcja przedmiotów, które były używane przez mieszkańców miasta Żyrardowa, przez ludzi, którzy tu żyli, pracowali. Do 8. edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych z całego Mazowsza. W Pałacu Prymasowskim wręczono nagrody laureatom 6. edycji konkursu Innowator Mazowsza. Jedno z najbardziej znaczących wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim przyznano w dwóch kategoriach. Młoda innowacyjna firma i innowacyjny młody naukowiec. Tegoroczni laureaci są związani z branżą budowlaną. To było wielkie święto muzyki. O tytuł najlepszej walczyło 13 mazowieckich orkiestr dętych. A bój był zacięty, przesłuchania trwały 7 godzin. My już wiemy, która zwyciężyła w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. W tych orkiestrach jest siła i moc, jest kunszt, zgranie, a przede wszystkim radość z muzyki. Odnaleźć się w takim morzu instrumentów, gdzie trzeba bardzo uważać na siebie, na innych, na sekcje, też na kapelmistrza, jest no, niesamowitym doświadczeniem. Zresztą wyjazdy, koncerty, nowe utwory, to jest coś, co daje muzykom takiego pozytywnego kopa. Koncerty, parady, musztry, mundury i uniformy, mażoletki, tambur majorki. Taką mieszankę oferują tylko orkiestry dęte, ale najważniejsze słowo należy do kapelmistrza. Młodzież gra w orkiestrze, to uczy się jeszcze w szkole i naprawdę znajduje jeszcze na to czas, żeby można było przyjść i sobie pomuzykować. 13 orkiestr z 15 zgłoszonych wystartowało w konkursie. Każda starała się o jak najlepsze wrażenie u widzów, ale także zyskać dobre oceny u jurorów. Stawką było nie tylko uznanie, ale również prawie sportowa rywalizacja. Uwielbiam orkiestrę dętą, uwielbiam. Po prostu mi się płakać, jak oni grają. Jest taka wielka dusza w tym, co oni robią, że... A ta ostatnia orkiestra, myślę, że ona powinna wygrać. Jednak to nie orkiestra zliwa, tylko zezwolenia okazała się bezkonkurencyjna. Różnica punktowa między pozostałymi orkiestrami była natomiast bardzo niewielka. Komisja konkursowa nie mogła jednak wyróżnić wszystkich i drugie miejsce przyznała parafialnej orkiestrze dętej ze Szczutowa, a trzecie orkiestrze Moderato z Warki. Kolejne miejsca już poza podium przypadły muzykom z Bogatego, Starej Białej i Jońca. W Wieściach z Mazowsza gościmy pana Mirosława Augustyniaka, radnego województwa mazowieckiego. Witam pana bardzo serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do naszej rozmowy, zapytaliśmy panią Bogumiłę Jaworską, burmistrza z Wolenia, bo to stamtąd pochodzi ta najlepsza orkiestra. Czy taki zespół to powód do dumy?
Nasi mieszkańcy są bardzo dumni z naszej orkiestry i jesteśmy z nią wszyscy bardzo związani. Nie wyobrażamy sobie tutaj miasta Zwolenia bez orkiestry, która uświetnia wszystkie uroczystości, jakie odbywają się w naszym mieście, rozsławia nasze miasto, uzyskując czy osiągając takie sukcesy, jakie ma, i nie wyobrażamy sobie, żeby tej orkiestry z nami nie było. Dlatego wszyscy kibicujemy, cieszymy się, że ona jest i kochamy ją. Konkurs organizowany w Grodzisku Mazowieckim chyba udowodnił, że nasze orkiestry na Mazowszu mają się dobrze, grają na wysokim poziomie i chyba powody do dumy ma nie tylko Zwoleń. Na pewno ma powody do dumy całe Mazowsze. Wszyscy samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, którzy zdecydowali się na założenie orkiestry lub jej reaktywację, są dumni. I dumni nie tylko z takich właśnie osiągnięć, ale z wielu innych imprez, które te orkiestry uświetniają. Bez tych orkiestr te imprezy nie miałyby tej duszy, tego wydźwięku. I na pewno poziom kultury, który reprezentują te orkiestry, jest bardzo wysoki i bardzo budujący. A co daje tak naprawdę to poczucie dumy? No, na pewno to, że udało się stworzyć taki zespół ludzi utalentowanych, ludzi chcących pracować dla społeczności lokalnej, i na pewno też dlatego, że można zaprezentować się gdzieś poza, bo ta mała ojczyzna nie wystarcza, musimy bywać poza gminą, poza powiatem, nawet i poza województwem. Ale założenie takiej orkiestry to jedno, potem trzeba ją wspierać. Jak to robią w Zwoleniu? O to ponownie zapytaliśmy panią burmistrz. Nasz Urząd Miejski dofinansowuje orkiestrę. To jest kwota około 100 tysięcy rocznie. Jesteśmy otwarci na finansowanie wyjazdów orkiestry. Ostatnio nawet, co obiecałam po powrocie orkiestry z Włoch, gdzie zdobyli trofea, że otrzymają nowe stroje. Jest to również bardzo ważne, dlatego że te, które są do tej pory, mają już kilka lat. To jest koszt około 50 tysięcy, ale nie szkoda tych pieniędzy dla tak pełnych pasji młodych ludzi. Taka orkiestra to chyba nie jest duży wydatek. No, na pewno dla samorządów, a te samorządy, które posiadają takie orkiestry, są o różnym statusie zamożności i na pewno też jest to dla niektórych spore obciążenie, bo chcą to robić profesjonalnie, chcą to robić dobrze. A jeżeli ktoś chciałby założyć taką orkiestrę, nie do końca są środki w budżecie, czy może się zgłosić do państwa, czyli do samorządu województwa mazowieckiego, o jakąś pomoc? Samorząd województwa bardziej okazjonalnie udziela tej pomocy, to znaczy zapraszamy, promujemy te orkiestry na naszych wystawach i w Polsce, i za granicą, że mogą się tam zaprezentować, mogą uświetnić to, co my robimy na Mazowszu, a my staramy się ich w jakiś sposób gratyfikować za udział w naszych przedsięwzięciach. Natomiast to, co było prezentowane na początku, czyli ten konkurs orkiestr Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, pokazał, że no, chcemy też, żeby zademonstrowały się na tle innych, żeby ze sobą pokonkurowały, żeby poznały smak zwycięstwa, ale może czasami gorzki smak porażki. Konkurencja, zwycięstwo to jest to, co właśnie powoduje, że chcemy ze sobą rywalizować. Czy orkiestra to jest miejsce, w którym znajdą właśnie miejsce dla siebie młode osoby? O to również zapytaliśmy panią burmistrz. Skład orkiestry to są młodzi ludzie. To są młodzi ludzie, którzy mogą rozwijać swoje pasje. Ja jestem pełna uznania i dlatego w każdym momencie, kiedy poproszą o jakąkolwiek pomoc, staram się ich wspierać. Dlatego, że są wszędzie tam, kiedy są potrzebni. Uświetniają nasze uroczystości, natomiast potrzeba wiele wysiłku i organizacyjnego, i czasowego, żeby spotkać się, ćwiczyć, a oni są zawsze chętni. Zobaczmy, jak wygląda ta orkiestra, a ja tylko zdradzę, że powstała 7 lat temu. W jej skład wchodzi 30 muzyków. Za chwilę pokażemy państwu najlepiej grającą orkiestrę na Mazowszu. Mimo że staż mają niezbyt długi, na swoim koncie już ten najważniejszy sukces. Zdobyli pierwsze miejsce i nagrodę 10 tysięcy złotych. Po ogłoszeniu wyników nie mogli zrobić nic innego, jak tylko dać czadu na ulicach Grodziska Mazowieckiego.
niebywałe zgranie, umiejętności, kunszt, tambur majorki i mażoletki. Taki występ otrzymał nie tylko najwyższe noty jurorów, ale zdobył też ogromne brawa publiczności. Jednak sukcesy to lata pracy. Orkiestra w tej chwili jest... obchodziła swoje 20 urodziny. W skład zwoleńskiej orkiestry wchodzi około 50 osób, uczniów z powiatu zwoleńskiego. Mamy dwa razy w tygodniu próby, po 3 godziny, gdzieś około. Ciężko jest? Ciężko, ale warto jest chodzić na orkiestrę. Są bez wykształcenia muzycznego, takiego jak w wielu orkiestrach tutaj było. Pierwszy stopień, drugi stopień szkoły muzycznej. U nas czegoś takiego nie ma. To są sami nasi wychowankowie. A mimo to ta orkiestra doceniana jest na festiwalach w kraju i za granicą. Zdobywają medale na festiwalach w Niemczech, Włoszech, no i w ojczyźnie. W 2011 roku zdobyli Nagrodę Marszałka Województwa. Znany ze zwolenia jest Jan Kochanowski. No i my! Taka orkiestra robi wrażenie. Kiedy pan ostatnio był na takim małym koncercie orkiestry dętej? Teraz w ciągu tego lata byłem na wielu koncertach. Czyli są popularne. Orkiestr. Oczywiście. Występują na wszystkich uroczystościach lokalnych, a szczególnie strażackich. Sam jestem strażakiem, w związku z tym no, te orkiestry dla mnie mają szczególne znaczenie. Zapytaliśmy wójta gminy Joniec, Marka Czerniakowskiego. Tam też jest orkiestra dęta. Czy warto jest założyć właśnie taki zespół i go pielęgnować? Posłuchajmy. Oczywiście, że warto wspierać i wspieramy naszą orkiestrę. Nasza orkiestra jest stosunkowo młodą, funkcjonuje od niespełna 8 lat, osiąga bardzo wysokie wyniki, dużo koncertów poza terenem naszej gminy, między innymi poza granice kraju. Skromny budżet nie pozwala nam na dużo, ale w miarę możliwości oczywiście tutaj pomagamy i finansujemy. Jak ważną rolę odgrywają takie zespoły w lokalnych społecznościach? Ogromną rolę. Jak już mówiłem, na przykład orkiestry strażackie. Tych orkiestr jest na Mazowszu ponad 90. Straż pożarna to nie jest tylko instytucja, która chroni nas przed skutkami, złymi skutkami różnych przykrych zdarzeń, ale to jest też ośrodek kultury. I tam, gdzie jest orkiestra, ten ośrodek kultury zupełnie inaczej żyje, zupełnie inaczej funkcjonuje. Młodzi ludzie, oprócz, wiadomo, że preferują tą sieć informatyzacyjną i ten kierunek swoich zainteresowań w tym właśnie w kierunku informatyzacji, wymiany informacji, ale to jest jakaś, to jest inność. Tam jednak można odkryć swój talent, można go oszlifować, pielęgnować. Ten brylant, można go pielęgnować, można się zaprezentować. A czy tworzą się także więzi, pana zdaniem? Oczywiście, że tak. Znam osoby, które się poznały w orkiestrach, które związały się na zawsze ze sobą. Natomiast jeśli chodzi o możliwość też bywania, bo to też jest otwarcie na świat. Nawet ten konkurs, który żeście państwo tutaj prezentowali, który zorganizowała Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, to jest możliwość spotkania się zawsze w innym miejscu, bo te konkursy będą organizowane każdego roku gdzie indziej. Jak mówił Marek Czerniakowski, to jest taka wielka rodzina, do której chce się wracać. Posłuchajmy, jak wygląda to przywiązanie do orkiestry właśnie w gminie Joniec. Cieszymy się z tego, że młodzież pomimo ukończenia szkół tutaj w naszym terenie w dalszym ciągu przyjeżdża i gra w naszej orkiestrze. Jestem między innymi przewodniczącym Rady Rodziców tutaj w tej szkole i tutaj jako rodzic też wspieram i pomagam jak mogę w orkiestrze. Co młodzież przyciąga do orkiestr dętych? No, myślę, że jakiś impuls. Tym impulsem jest dobry nauczyciel, który nie tylko chce, już mówiąc brzydko, katować na ciężkich próbach, ale też pokazać formę zabawy, zainteresowania. Na pewno też dobry samorządowiec, który chce roztoczyć opiekę nad tą orkiestrą. No i trzecia rzecz to jest magia muzyki. No, na pewno każdy z nas chciałby mieć ten talent w sobie. Nie każdy go ma, ale każdy z przyjemnością
słucha innych i pewnie z jakąś małą nutką zazdrości też. Bardzo często taka orkiestra jest takim swoistym ośrodkiem kulturalnym. Sprawdźmy, czy tak jest także w gminie Joniec. Niestety w chwili obecnej poza orkiestrą nie jest prowadzona żadna działalność kulturalna. Także orkiestra jest tutaj tym takim motorem napędzającym. Przymierzaliśmy się do tego, żeby otworzyć szkołę muzyczną, ale niestety w chwili obecnej nam to się nie udało. Czyli tak na koniec warto jest chyba zapisać się do orkiestry dętej i zrobić coś innego. Jeśli ma się w sobie tą nutkę talentu, to na pewno warto i na pewno warto to rozwijać. Warto spróbować. Bardzo dziękuję za rozmowę bardzo. Za wizytę w naszym studio. Przykład gminy Joniec pokazuje, że choć oferta kulturalna nie jest bogata, to może być na wysokim poziomie. Ja naszemu gościowi dziękuję oczywiście, a my przenieśmy się do gminy Joniec. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jońca działa od prawie 8 lat. To był pomysł, który padł wśród druhów strażaków, żeby taką orkiestrę powołać przy jednostce. Pomysł szybko zyskał akceptację Rady Gminy i Wójta. Prowadzenie orkiestry powierzono Cezaremu Celianowi. Na początku grać chcieli wszyscy. Drogą naturalnej selekcji zmniejszało się. W końcu doszło do tego, że instrumentów nie było dla wszystkich i trzeba było brać te dzieci, dla których instrumenty były. Jednak najważniejszy był talent, bo bez niego i najlepszy instrument w graniu na tak wysokim poziomie nie pomoże. Członkowie orkiestry decyzji o rozpoczęciu gry nie żałują. Do orkiestry zapisałem się 5 lat temu za namową kolegi Artura. Gram na trąbce. Niektórzy z muzyką związali swoją przyszłość. Chodzę do szkoły muzycznej. Na Poznaniu. Młodzi muzycy swoją salę prób mają w szkole podstawowej w Królewie. Nie ingerujemy, ewentualnie pomagamy w wyposażeniu, meble głównie. W ten sposób. No i czas, kiedy chcą, zawsze mogą z tej klasy korzystać. Repertuar orkiestry jest bardzo szeroki. Jest klasyka, jednak muzycy nie boją się sięgać po najnowsze przeboje. Orkiestra ma swoich fanów. Mówię to z całą odpowiedzialnością. To już nie są instrumentaliści, to już są muzycy. Świetnie ukształtowani, z ogromną duszą. I prawdziwą miłością do muzyki, bo to, że kochają to, co robią, rozbrzmiewa w każdej zagranej przez nich nucie. Orkiestrze Dętej zezwolenia gratulujemy, ale gratulujemy także wszystkim zespołom, które brały udział w tym konkursie. A teraz czas na kalendarium, czyli zapowiedź najważniejszych wydarzeń w nadchodzących dniach na Mazowszu, a także ważne daty. 25 września w Wyszkowie, 29 w Mińsku Mazowieckim odbędą się konferencje prezentujące wykorzystanie środków Unii Europejskiej w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich. 2 października w Ciechanowie, 3 w Szydłowcu odbędą się konferencje prezentujące wykorzystanie środków Unii Europejskiej w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich. 29 września 1939 roku skapitulowała twierdza Modlin. 30 września 1854 roku zmarł Józef Chłopicki. 1 października 1940 roku hitlerowcy utworzyli getto w Żyrardowie. Renesansowy Zamek Magnacki, siedziba rodów Radziwiłłów i Szydłowieckich. Miejsce, gdzie król Zygmunt Stary, znany karciarz, został ograny w pokera. To również adres pierwszego w świecie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Mieści się ono w Szydłowcu. I choć pałac obecnie jest remontowany, nam udało się do niego wejść na wyjątkową lekcję muzyki. Takie granie na ludową nutę na dziedzińcu jednej z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich w Polsce słychać od prawie 40 lat. Gra na tego typu instrumentach, czyli wykonanych przez ludowych twórców, nieprofesjonalnych lutników, wymaga pewnej otwartości i odwagi grania na tym instrumencie. Prawdziwe eksponaty tego wyjątkowego muzeum traktowane są z pietyzmem i estymą. W zbiorach muzeum jest ponad 2000 instrumentów ludowych. Nie były one produkowane w fabrykach, tylko przez tych, którzy robili je sami, albo poznawali tajniki od ojca czy dziadka.
są wykonane z drewna, sznurka czy skór zwierzęcych. Mają ponad 100 lat, tak jak te mazanki, czyli skrzypki. To XIX-wieczny wyrób muzykanta. Wydobywano dźwięk za pomocą smyczka, czyli mazało się po strunach. Bardzo ciekawy, archaiczny instrument. W tym bębnie również artysta ludowy wykorzystał skórę zwierzęcą. Prawdopodobnie jest to membrana z koziołka, ale bardzo często bębny zaopatrywano w membranę wykonywaną z psiej skóry, która była specjalnie wyprawiana w gnojówce. Dudy podhalańskie, basy mazowieckie, tarapaty, trąbity, bazuny. W szydłowieckich zbiorach są instrumenty ludowe z całej Polski. Teraz ekspozycje zamknięte są dla zwiedzających, ale już kończy się remont tej mazowieckiej placówki. Kończy się remont szydłowieckiego zamku i planujemy tutaj stworzenie nowych ekspozycji, które otworzymy w połowie 2015 roku. Średnio co roku to wyjątkowe muzeum w niezwykle pięknym miejscu odwiedza do 10 tysięcy osób. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Dla uważnych widzów mamy jeszcze konkurs. Dla pierwszych osób, które odpowiedzą na pytanie, gdzie król Zygmunt Stary został ograny w pokera, mamy nagrody niespodzianki. Z prawidłową odpowiedzią prosimy dzwonić pod numer 22 507 04 89. Zapraszam na kolejne wieści z Mazowsza za tydzień, w środę o 17:45. Proszę pamiętać też o powtórce, w każdą sobotę. Do zobaczenia.